Witamy Państwa bardzo serdecznie na kolejnym wieczorze, którego gościem specjalnym i bohaterem jest Jerzy Hoffman. Chciałabym powitać również i zaprosić autorkę scenografii do filmu Znachor, bo ten film, jak wiecie, będziemy dzisiaj oglądać, pani Teresa Smus. Witamy. Gdzie ona jest? Już idzie, już do nas zmierza i cieszymy się, bo scenografia, jak w każdym filmie i w tym filmie, jest znacząca, a niektóre jej elementy stanowią w ogóle uzupełnienie bohaterów. Witamy pani Teresa Smus. Zapraszam panią. Szanowni Państwo, kolejny film Jerzego Hoffmana, który ogląda się kilkakrotnie i który wciąż budzi emocje, który doceniają kolejne pokolenia. Wczoraj o tym rozmawialiśmy, jak niesamowitym zjawiskiem są, Jerzy, twoje filmy. Właśnie z tego powodu, że kolejne pokolenia je oglądają, zachwycają się. Głosy po wczorajszej projekcji Potopu Redivivus, które do nas dotarły, od osób, które tę wersję Redivivus zobaczyły po raz pierwszy, potwierdzają to. Zachwyt, zadziwienie, wielkie brawa i gratulacje za to, że taki film w warunkach, w których wydawałoby się, jest to niemożliwe do zrealizowania, jednak powstał. I gdyby miał powstać w Hollywood, to potrzebne by na to były bardzo, bardzo duże pieniądze i to zielone pieniądze. Więc no jeszcze raz dziękujemy ci, po prostu bardzo ci dziękujemy za te filmy, które nam dajesz. Dziękuję. To ja dziękuję za to, że widz chce po dzień dzisiejszy oglądać te moje filmy. No bo, jak już powiedziałem, człowiek żyje tak długo, dopóki żyje pamięć o nim, no, a pamięcią o twórcy jest to, co stworzył. Co stworzył. Po mnie będą moje filmy. A tajemnica polega na prostej sprawie, że zawsze uważałem, że nie ma filmów ambitnych i filmów tak zwanych, jak to nazywano, w tam kategorii, dzielono na kategorie B i C. Są filmy dobre i złe, niezależnie od gatunku, a przede wszystkim, że filmy, które kierują się modami, które są ulotne, mają sukces bardzo krótki, a filmy, które poruszają problemy wieczne, takie jak miłość, nienawiść, zazdrość, żądza władzy, takie filmy, takie sztuki, taka literatura będzie czytana, oglądana przez pokolenia, bo będzie aktualna zawsze. I to wszystko. Takie proste, aczkolwiek nie takie proste do zrealizowania. Ale tobie się udało. Nie wiem, czy wiesz, Jerzy, że jest takie powiedzenie, że w naszym życiu są trzy pewne rzeczy. Śmierć, podatki i fakt, że jeśli w Polsce jest jakieś ważne święto, to na pewno na którymś kanale telewizyjnym będzie Znachor. To na pewno, tak. Film genialny, 1981 rok. Film wchodzi na ekrany. Jerzy Bińczycki, wybrany przez ciebie do tej roli, profesora Wilczura, Welkosiby. Anna Dymna, piękna, młodziuteńka wtedy aktorka. No i opowieść o
Znaczy gatunek, gdybyśmy chcieli powiedzieć, to jest to po prostu melodramat, ale jest to coś znacznie więcej, bo jest to opowieść o sztuce lekarskiej i to takiej rozumianej przez ciebie bardzo dogłębnie, ponieważ ty poprzez profesora Wilczura pokazujesz, że lekarz to jest, równa się oczywiście wiedza ogromna i talent, i doświadczenie, i umiejętności, ale przede wszystkim bezinteresowność i empatia. I chcę cię zapytać, czy fakt ten, że tak potrafiłeś subtelnie tę postać lekarza, profesora Wilczura pokazać w tym filmie, był związany z faktem, że twoi rodzice byli lekarzami i że wychowałeś się obok takich właśnie lekarzy, bezinteresownych, pełnych empatii dla swoich pacjentów? Moi rodzice należeli do tego pokolenia lekarzy, którzy naprawdę jeszcze byli wierni przysiędze Hipokratesa, a ktoś, kto badał losy Polaków teraz w altajskim kraju, niedawno, bo jakieś 2 czy 3 lata temu, góra 4, po powrocie stamtąd powiedział, że pamięć, a Polskę w rasisie ciocie Marusi, czyli mojej mamie, żyje tam po dzień dzisiejszy. Dlatego, że objeżdżała te posiłki rzucone w tajdze, potrafiło jej nie być w domu 3-4 tygodnie, czasami więcej. Bo i leczyła nie tylko Polaków, leczyła po prostu ludzi. I dla niej to credo, które wygłasza, które pada z ekranu, życie ludzkie było sprawą najważniejszą. Mm-hmm. To samo dotyczyło oczywiście ojca. Tylko, że ojciec w tym czasie był już na froncie. Mm-hmm. No więc realizowaliśmy ten film w czasie, kiedy nie było nic. Nic, dosłownie nic, bo się zbliżało. Bo zbliżało się. Gdyśmy nagrali muzykę i opijaliśmy ten sukces, a rano zastał nas stan wojenny. To było dosłownie przed. Produkcja stawała na głowie, żeby cokolwiek dostać. Mamy tu na sali przedstawicieli produkcji, pana Szebestę, pana Wojaka. Witamy panów. Witamy bardzo serdecznie. A czy pan Jasia Kopczyńska jest z wami? Nie ma, tak? Jasi? Nie ma. No. Co mówi? Nie dojechała. Okay. A jak z niczego powstawały dekoracje? No to już wiesz, to ty prędzej opowiesz o tym. Proszę do mikrofonu, do mikrofonu. To było rycie pazurami, że tak powiem. Wyrywanie wszystkiego na siłę jakimś psim swędzem, że tak powiem. To są takie mikrofony, że niestety trzeba je bliziutko trzymać. O tak, dobrze. Właśnie proszę opowiedzieć, jak wyglądała produkcja. No nie było łatwo. Zacznę może od tego, że w ogóle zaskoczyła mnie propozycja robienia scenografii do tego filmu, bo Jerzy był już umówiony ze swoim wieloletnim współpracownikiem. No a z jakiegoś powodu, nie będziemy wnikać, oni się wtedy rozstali na chwilę. Ale pan Jerzy opowie. Że zbudował mi koło młyńskie, którego nie tylko żadna woda, ale 30 ludzi nie mogło uruchomić, takie było ciężkie, ogromne. Więc tego ja już nie mogłem znieść. No, no tak. No to był człowiek, który miał wizję, ale nie miał techniki, że tak powiem. No niestety scenografia właśnie na tym polega, że czytając scenariusz albo książkę, na której oparty jest scenariusz, to trzeba jednak przed oczami sobie stworzyć ten świat, wyobrazić. Ale trzeba jeszcze mieć umiejętności techniczne.
Ja miałam to szczęście, że studiowałam architekturę wnętrz. Mieliśmy tam przedmioty, konstrukcja i tak dalej, i tak dalej. Dzięki temu łatwiej sobie radziłam, a przynajmniej na początku bardzo pomagali mi zwykle pracownicy wytwórni, doświadczeni rzemieślnicy. Od nich się nauczyłam często więcej niż od moich profesorów, to znaczy innych rzeczy. Robiliśmy ten film rzeczywiście w czasie, kiedy niczego nie było. No nie wiem już, jak zdobywaliśmy. Ja na przykład teraz nie tak dawno oglądałam na małym ekranie w telewizji z Nachora i zobaczyłam w tym naszym sporym obiekcie w Bielsku Podlaskim, że ulica, asfalt przykryliśmy ziemią. Ale już nie było pieniędzy na to, ani sprzętu, żeby tą ziemię trochę lepiej ubić, żeby to było takie rozjeżdżone. Dla mnie wygląda zbyt świeżo, prawda? Jak świeżo. No, po kilku dniach zdjęciowych już nie wyglądało tak świeżo. No to były takie prozaiczne problemy. Ale trzeba było je rozwiązywać i trzeba sobie było radzić w tej sytuacji. Myśmy się ja propozycję kontynuowania tej scenografii, robienia scenografii dostałam od kierownika produkcji Holendra i od Jerzego. Właściwie w momencie, kiedy oni już zaczynali zdjęcia, byli w zdjęciach. Przez mojego poprzednika były ustalone, wybrane jakoś wspólnie z reżyserem pewno i z produkcją te dwa podstawowe obiekty zdjęciowe, to znaczy pałac w Radziejowicach i Bielsk Podlaski. No ale to były współczesne miejscowości, współczesny anturaż i te trzeba, żeby nadać im charakter, no trzeba było się napracować. Także myśmy w biegu pracowali, ja poprosiłam jeszcze do współpracy swojego stałego jakby współpracownika Marka Morawskiego, który był świetnym drugim scenografem. Śmieszne może to będzie dlatego, że on akurat był w podróży poślubnej, kiedy padła propozycja tego filmu i ja go nakłoniłam, żeby tą podróż skrócił i dołączył do ekipy. I potem to było już tak zapóźnione, nie było czasu na przygotowania wcześniejsze. Nie mogliśmy już znaleźć współpracownika do urządzania wnętrz, bo ci, co mieli ambicje, to mówili, nie, w takim czasie ja nie jestem w stanie się przygotować, zrobić tego i tak dalej. Albo byli zajęci przy innych filmach już. Także w sumie z Markiem robiliśmy obie rzeczy i wnętrza urządzaliśmy, musieliśmy zadbać o wszystkie drobne rekwizyty i tak dalej. Co chcę powiedzieć o tym filmie, o moim stosunku do tego filmu? Nie dość, że była tam ciężka praca, ale też i duża ambicja w to włożona, żeby mimo wszystko podołać. To jeszcze melodramat, prawda? To taki błahy temat, prawda? Dla mnie to nie był błahy temat, dlatego że ja wiedziałam, co to znaczy nie mieć ojca. Mój ojciec został wywieziony w czasie powstania i zginął w obozie w Niemczech. I ja, tak jak Ania Dymna w filmie, tak i ja przez lata całe miałam nadzieję, że ojciec się gdzieś znajdzie. Że albo stracił pamięć, albo go gdzieś wywieziono na przykład na Syberię i wróci po latach. Do dojrzałych lat, właściwie do mojej pełnej dojrzałości ciągle miałam nadzieję, że to, że amerykański Czerwony Krzyż zawiadomił nas, że ojciec tego i tego dnia zginął w obozie. Myślałam, pomyłka, to może być pomyłka. Także dla mnie takie filmy są, to co powiedziałeś, że ten film, który mówi o ludzkich sprawach, są bardzo ważne. A dla mnie osobiście to po prostu było takie przeżywanie jakby troszkę rozumienia tej sytuacji. Dla mnie to nie był błahy temat, że tak powiem. Bo to nie jest błahy, absolutnie, w żadnej mierze błahy temat to nie jest, bo melodramaty, które przechodzą do historii, tak naprawdę są właśnie o sprawach bardzo ważnych, ludzkich, z którymi wiele osób z nas może się identyfikować. I to, co też Jerzy mówiłeś już podczas poprzednich spotkań, że to, co jest niezmienne w nas, są nasze emocje, nasza wrażliwość. Jeśli jest to na ekranie, jeśli jest ta prawda na ekranie, to wówczas przebija się
przez kolejne lata i do kolejnych pokoleń. Ale wróćmy do Jerzego Bińczyckiego, niezwykłej postaci, bohatera, którego wybrałeś, obsadziłeś w tym filmie. Pamiętasz, jak to było, że zdecydowałeś, że właśnie on zagra Wilczura? Ja go najpierw zobaczyłem, nie pamiętam, czy w nocach i dniach go zobaczyłem, czy gdzieś nie, potem poznałem go osobiście. I od tego momentu, kiedy mu spojrzałem w oczy, to wiedziałem, że innego znachora nie znajdę, to nie było mowy. Ponieważ to był z gruntu tak uczciwy i tak szlachetny człowiek, co zresztą stało się przyczyną jego śmierci. Bo koledzy później właściwie zmusili go, żeby objął dyrekcję teatru, a potem ci sami koledzy poprzez intrygi doprowadzili do tego, że dostał zawału serca. No więc to są... Coś podobnego, zdaje się, chciano urządzić prezesowi stowarzyszenia, nie? Tutaj. No, ale no, miejmy nadzieję, że nie dojdzie do tego finału. O tym nie będziemy rozmawiać. Jakby nie było, miałem kolosalne szczęście do aktorów. Zawsze, a w tym wypadku po prostu Pan Bóg mi go zesłał. Pan Bóg mi go zesłał. Zresztą w roli młynarza najwspanialszy bas, Bernard Ładysz, jest też wspaniały człowiek. Prawda, tak wiarygodny, że trudno sobie wyobrazić. A jak były to trudne czasy, zrozumieją tylko ci, którzy wiedzą, że picie wódki bez zakąski to alkoholizm. A z zakąską tobie siada. Natomiast za chińskiego Boga nie można było nic dostać w sklepach. I myśmy chodzili, i Ania Dymna wspomina po dzień dzisiejszy, chodziliśmy do lasu, zbieraliśmy w wolnych chwilach grzyby. Dziewczyny te grzyby przygotowywały. I to była fantastyczna zagrycha pod wódkę. Tak było, tak było. Na szczęście grzyby obrodziły. Ale to nie można tak powiedzieć, że miałeś szczęście do aktorów. Miałeś po prostu nosa. Wiedziałeś, którego w jakiej roli obsadzić. Bo tak jak powiedziałeś o Jerzym Bińczyckim, spojrzałeś na Jerzego Bińczyckiego jak na człowieka. Znaczy wiedziałeś, co to jest za charakter. Czyli jednak ważne jest to, żeby aktor, nie chcę powiedzieć, został obsadzony po warunkach, ale że trzeba wyczuwać, kto z aktorów czy aktorek uniesie daną postać, bo musi mieć to coś w sobie, prawda? I to samo dotyczyło Anny Dymnej. Jeżeli ktoś ma duży talent, to może wprawdzie zagrać. I to nawet nieźle zagrać dobrego człowieka. Ale jeśli jest skurwysynem, to skurwysyństwo z niego kiedyś, gdzieś, w którymś momencie wyjdzie. W spojrzeniu, w mimice drobnej, w zachowaniu. W stosunku do kolegów, bo atmosfera na planie zdjęciowym jest to co najmniej 3/4 sukcesu filmu. Co najmniej. Bardzo ważna sprawa. Bardzo ważną jest atmosfera. Ja w trakcie wielu lat pracy mikrofon. Wypracowałam sobie taką zasadę, że jak pewna nasza koleżanka będzie w tej ekipie, to ja tego filmu nie robię. Bo ona była w stanie skłócić wszystkich ze wszystkimi. Nawet jakieś jej umiejętności nie równoważyły tego. Zresztą nie były aż takie wielkie. No ale była taka osoba i trzeba było to wiedzieć. Ale to trzeba było zjeść zęby i wiedzieć, znać tym. Myśmy pracowali przeważnie w tych samych grupach zdjęciowych. Mój film z Hoffmanem to...
To był wypadek przy pracy, że tak powiem. Jego wypadek. Dobrze, pracy, że się zdarzył. Wypadek, nie? Przy pracy, dlatego że ja przeważnie pracowałam w zespole X, z Wajdą i z jego młodszymi kolegami z jego zespołu. Tam najwięcej filmów zrobiłam, ale tutaj po prostu no jakoś to środowisko się zna, więc zaproponowano mi, żebym to robiła i z wielkim entuzjazmem właściwie się tego podjęłam, chociaż ze strachem strasznym. No bo wiedziałam, co mnie czeka, a chciałam odtworzyć, bo w tym filmie jest jakby, w tym, co tam robiłam w scenografii, to jest jakby pamięć moich wakacji w dzieciństwie. No bo ja jestem wiekową osobą i dzieciństwo i wakacje spędzam i w czasie okupacji, i tuż po. I ta Polska taka prowincjonalna tak wyglądała. I chciałam ten obraz zachować dla potomności. Bo to nie są jakieś historyczne, XVIII-wieczne, XVII-wieczne okoliczności, tak jak w trylogii. To zdawałoby się tuż przed nami. To, no, za mojego życia jeszcze tak wyglądało. Jerzy, a fakt... Nawet po wojnie. Nawet po wojnie, tak. Fakt, że tak często, i w ogóle uważa się, że jesteś też mistrzem, jeśli chodzi o umiejętność przekładania na język filmowy literatury polskiej, bo rzeczywiście no, większość twoich filmów oparta jest na literaturze. Jak ty też do tego podchodziłeś? Wiedziałeś, że tam należy szukać najlepszych materiałów na scenariusz filmowy? Wiedziałeś, że literatura jest... Bo ja mam taką teorię, że w literaturze każda postać, jeśli jest to dobra literatura, to każda postać ma ten background psychologiczny, że pisząc, pisarz musi doskonale wyobrazić sobie każdą postać i musi osadzić ją w tej rzeczywistości, którą przedstawia. Czasami pisząc po prostu scenariusz filmowy, które też są niektóre znakomite, ale nie ma tego miejsca na takie osadzenie postaci pod względem psychologicznym, ale także miejsca, w którym ona wyrasta, w którym ona nam się przejawia. Jak to było w twoim wypadku? Skąd ta wiara w literaturę? Jest prosta zasada, że scenariusz w filmie odgrywa rolę niesłychanie ważną. Niesłychanie ważną. Z dobrego scenariusza można wprawdzie zrobić zły film, ale ze złego scenariusza na pewno dobrego filmu zrobić nie można. Rozumiecie? Rzecz polega na tym, że literatura, niezależnie od tego, jaka ona jest, jeżeli ma w sobie, to jest, tu jest sprawdzalna historia. Myśmy nigdy nie mieli grona wielkiego zawodowych scenarzystów. To byli pojedynczy, przeważnie zresztą w naszym czasie pisarze. Przeważnie pisał tacy jak Sawiński, tacy jak Siborylski, tacy, no może gdybym wymienić, może by, prawda, jeszcze. Ale to byli przeważnie pisarze. Natomiast jeżeli ja coś czytam, i mnie to gdzieś dotyka, i mnie to wzrusza, to ja już mam pewność, że mam szansę na to, żeby to wzruszenie przenieść na ekran. A jeżeli dostaję tekst, może bardzo ważny, może niesłychanie ambitny, może bardzo nagrodzony, może bardzo nowoczesne, ale on nie, mnie osobiście, to znaczy, proszę Państwa, przerwę na chwilę. Życie nauczyło mnie jednej rzeczy. Nigdy nie odważę się powiedzieć, to jest dobre, a to jest złe. Tylko mogę powiedzieć, to mnie się podoba, albo to mnie się nie podoba. Tak. Mnie osobiście. Dlatego, że sztuka jest niewymierna, i spojrzenie każdego człowieka jest spojrzeniem indywidualnym. Każdy osobiście i w inny sposób odbiera to samo, ale w inny sposób.
Oczywiście do tego dochodzi to, co jest propagandą i agitacją, czyli zdania krytyki, trendy, mody, wstydzenie się własnych uczuć, bo przecież skoro autorytety się wypowiedziały, że to jest dobre, to znaczy, że musi być dobre. Mnie to nie interesuje. Albo mnie to dotyka, albo nie. Z wszystkich filmów Felliniego ja najbardziej kocham La Strada, czyli Giulietta Masina. Bo jest to film najbardziej czeplinowski. Ona zresztą jest czeplinowska. O, mnie wzrusza. Ja jestem widzem, który jeżeli mnie złapią za gardło, to potem jak na smyczy będzie mnie prowadzić. Tego i będę. A jeśli nie, to będę oglądał. No tak. Bo mnie to nie będzie. Mogę powiedzieć tak. Ładnie. Mikrofon. Mikrofon. No i co z tego? Słuchajcie, muszę. Mikrofon. 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 O, mówię, że chwyta go za gardło literatura, ale on to potrafi przełożyć. No tak, film, oczywiście. No. No, no naturalnie właśnie. To jest. I wtedy mnie chwyta za gardło. I wtedy nas chwyta, tak. Też. No a ten film chwyta za gardło. To jest. Wczoraj Daniel Olbryski mówił. Właśnie. Słuchaj, przecież Prus niewątpliwie wybitniejszym pisarzem od Dołęgi. Dołęgi Mostowicza. Przecież Lalka jest niewątpliwie o wiele lepszym utworem niż od Znachor. Od Znachor. Ale widzę, oglądam teraz Lalkę w reżyserii Hasa, który był niewątpliwie wybitnym reżyserem i ta Lalka mnie nie obchodzi. Oglądam Znachora. I płaczę. I mam łzy w oczach. O co tu chodzi? Chodzi o to, że Wojciech Has, niewątpliwie ogromny talent i wielki artysta, niesłychanie uwielbiał formę i on dla formy gotów był poświęcić bardzo wiele. Tylko mody na formę się zmieniają. A uczucia ludzkie są wieczne. Zanim przejdę do jeszcze jednego pytania, które na pewno wielu z obecnych tutaj chciałoby zadać i ciekawi ich odpowiedź na to pytanie, to jeszcze chcę tylko powiedzieć, że też obsadzenie Piotra Frączewskiego w roli doktora Dobranieckiego, genialne, ponieważ to, o czym wczoraj mówił Daniel Olbrychski, właśnie ta ostatnia scena w sądzie, to jest połączenie tych dwóch aktorów, Bińczyckiego i Frączewskiego. To gra, to powoduje, oni tak to zagrali, że no, nie ma takiego, który mógłby się oprzeć prawdziwości i emocjom, jakie są w tej scenie. Natomiast, ponieważ możesz odpowiedzieć, czy tobie się podoba, czy tobie się nie podoba, a nie czy to jest dobre, czy to jest złe, no to myślę, że w imieniu wielu widzów zapytam cię o to, czy widziałeś, a jeśli tak, to czy tobie się podobała wersja Znachora zrobiona dla Netflixa z Leszkiem Lichotą w roli Wilczura. Zadzwonili do mnie z pytaniem, czy mogą przyjechać do mnie na Mazury i pokazać mi Znachora. Powiedziałem, oczywiście. I przyjechał reżyser, przyjechała produkcja i pokazali mi Znachora. No i reżyser bardzo chciał, żebym powiedział, co myślę na ten temat. Podobno, jak mi powiedziała potem moja pani Agnieszka, że wyskoczył z domu w nie najlepszym nastroju. No ale co ja na to poradzę? Jedno jest dla mnie jasne, oczywiste, że ci, co pisali scenariusz, nie mieli najmniejszego pojęcia o dramaturgii.
wszystko to, co jest najistotniejsze, dzieje się poza kadrem. Dlaczego? Dlaczego prawda, robi się złoczyńcę z asystenta... Z Branieckiego, do Branieckiego. Do Branieckiego. Właśnie. Dlaczego? No to, że prawda nie jest młynarz, a młynarka, ja rozumiem. Że narzeczony jest kochający inaczej z wyglądu, to ja też rozumiem, no bo teraz muszą być wszyscy podobno w Hollywood, w każdym filmie musi być murzyn kochający inaczej, kochająca inaczej, żeby film był poprawny. Prawda? Ja to rozumiem, ale słuchajcie, ale są pewne granice. Jeżeli by dzisiaj prawa autorskie jeszcze obowiązywały, to spadkobiercy Dołęgi Mustowicza mogliby oddać sprawę do sądu. Możesz napisać oryginalny scenariusz. Możesz, każdy, ale udawać, że robi się ekranizację, całkowicie zmieniając książkę, no to tutaj powiedzmy sobie, młodzi ludzie nie rozumieją, ale ktoś to musiał czytać. Ktoś to musiał kierować do produkcji. Ktoś na to musiał dawać pieniądze. Przepraszam, dziś ja znowu mówię swoje prywatne zdanie, bo być może nie mam całkowicie racji. Ale niestety, to dzielę się swoją opinią. Dziękujemy ci bardzo za szczerość, ale też chcę powiedzieć, że jak czyta się opinie w internecie oglądających tego Znachora w reżyserii pana Gazdy, to oczywiście nie ma jakiejś strasznej krytyki, ale to, co jest ciekawe, to jest to, że widzowie piszą, że oglądaliśmy ten film na Netflixie bez uprzedzeń, jakby podkreślają, no bo to jest zamach na świętość. Jest Znachor Hoffmana z Bińczyckim i Anią Dymną i nagle ktoś robi nową wersję tego filmu, więc obejrzeliśmy bez uprzedzeń. Okej, okay, obejrzeliśmy, ale czym prędzej włączyliśmy sobie Znachora Hoffmana. Więc taki to jest film. Takie są też te nasze spotkania, które, szanowni państwo, dzisiejszym wieczorem się kończą. Te cztery wieczory z panem Jerzym Hoffmanem, przyznacie, to były wieczory, z których wiele cudownych refleksji, myśli pozostanie w naszej pamięci na zawsze. Bardzo ci dziękujemy, Jerzy, za to, że zechciałeś z nami być przez te cztery wieczory. To ja dziękuję. No to ja muszę wstać. Siedź. Dziękujemy. Szanowni państwo, ja dziękuję Grażynie za niesłychaną, cudowną klasą, z jaką prowadziła te spotkania. Dziękuję, to był dla mnie zaszczyt. Dziękuję ci za to, że poświęciłaś czas na tak chwilę wspomnień. Pani Teresa Smus. A państwu za to, że przychodzicie do tego kina, że przyszliście tu na te rozmowy ze mną, na obejrzenie moich filmów i za to, że włączacie telewizory w
czasie, kiedy moje filmy są pokazywane, bo inaczej by nie były pokazywane, co nie ukrywam, pozwala mi utrzymywać mój dom na Mazurach. Absolutnym pełnym spokoju napawa cię pięknem przyrody. Dziękuję jeszcze raz. Dziękujemy ci bardzo. Dziękujemy, Jerzy Hoffman. Życzę dobrej projekcji. No i kolejnych. No wzruszcie się jeszcze raz po kres, wzruszcie tam z rzędu. Daj wam Boże. Dziękuję.